Generalnie zajmuję się Konopnicką od kilkunastu lat, dlatego że to jest moja patronka duchowa. Troszeczkę, że tak powiem, wątków z życia Marii Konopnickiej, chociaż głównym tematem dzisiaj jest znaczenie twórczości, działalności Marii Konopnickiej dla Polonii na całości. Ziemian, ojciec z Nadbuga, Józef Wasiłowski, był radcą prawnym, otrzymał w Suwałkach, czyli wtedy w Królestwie Polskim, funkcję obrońcy prokuratorii, zaś matka pochodziła z Mazowsza Sierpeckiego, z scholastyka z Turskich. Tutaj się Maria urodziła, podobnie jak piątka jej rodzeństwa. Dzieciństwo miała bardzo szczęśliwe. Z tyłu był ogród, dom był dostatni, jak wspomniałam, w domu były trzy służące. Jak Państwo wiecie, Suwałki to biegun zimna, w związku z tym dzisiaj właściwie w Polsce nie było śniegu, ale tam był. Zobaczcie, jak park jej wygląda, a była tam chrzczona w tym kościele świętego Aleksandra. I chcę pokazać, jak wtedy Suwałki wyglądały, kiedy Maria Konopnicka się urodziła. Jak widzicie Państwo, kocioł był, ulica Petersburska, bo Suwałki, jak wiecie, należały do zaboru rosyjskiego. Ulica Petersburga, która prowadziła do Sankt Petersburga. Dzisiaj to jest ulica główna Kościuszki, najdłuższa w mieście, także zalecam, żeby Państwo odwiedzili kiedyś to wspaniałe muzeum Marii Konopnickiej. Ale Mania, jak ją nazywano, spędziła nad Czarną Hańczą tylko 7 lat, bo w wieku 7 lat wyjechała z całą rodziną na drugi koniec Królestwa Polskiego do Kalisza. Zamieszkali w tym domu, gdzie dzisiaj w Kaliszu jest tablica, i tutaj Maria spędziła 13 lat. Już tu jej życie nie było takie szczęśliwe, dlatego że w Kaliszu przeżyła epidemię cholery, wielki pożar miasta, już pierwsze ruchy rewolucyjne. Poza tym, kiedy miała 12 lat, zmarła jej matka, dom zamienił się w dom zakonny, ojciec wybitny prawnik, ale też humanista, sam dzieciaki uczył. Mania była tylko jeden rok w szkole na pensji. U sióstr Sakramentek z siostrą Wandą w Warszawie. W Kaliszu na pamiątkę stoi pomnik. Kalisz pamięta, w przyszłym tygodniu jest konferencja, na którą też jadę. W każdym razie w Kaliszu, Kalisz jest o tyle ważny, że Maria już w wieku 20 lat wyszła za mąż. Za Jana Jarosława Konopnickiego. I wyjechała z Kalisza, jak to napisała, opuściłam swoje sieroce gniazdo. I zamieszkali ze swoim mężem, aniołem wąsatym, jak nazywała swego męża, 12 lat od siebie starszego, w Bronowie. W tym dworku, gdzie dzisiaj się mieści jej muzeum i biblioteka, to jest niedaleko Kalisza, w Bronowie. Tu, proszę Państwa, urodziła Maria 8 dzieci. Z których dwoje zmarło. W wieku niemowlęcym zostały jej 3 córki i 3 synów, których wychowała. Oczywiście miała służbę, była panią ze dworu, na strychu tego dworu była biblioteka, więc Maria sama zaczęła się dokształcać, czytać dzieła pozytywistów, nasiąkać wiedzą. Była samoukiem, wybitnym samoukiem, a znała 6 języków, była tłumaczką, jak Państwo wiecie, poetką, pisarką dla dzieci, dziennikarką i działaczką, wielką działaczką społeczno-narodową, i współpracowała też w tym względzie z Polonią, z rozsianą emigracją polską na całym świecie. W Bronowie jest jeszcze na pamiątkę kamień.
że tam była, natomiast spędzili razem z mężem tutaj 10 lat. Z tym, że wybuchło już w 1863 roku powstanie styczniowe. Jarosław Konopnicki pochodził z bardzo patriotycznej rodziny. Był odpowiedzialny za aprowizację powstańców w swoim regionie i za to groziła mu zsyłka na Sybir, więc Maria z mężem i z pierwszym synkiem Tadeuszem musieli uciekać do Wiednia, do Drezna, gdzie byli cały rok. Kiedy wrócili, gospodarstwo zostało jednak zniszczone. Mimo to 10 lat spędzonych w Bronowie Maria wspomina jako lata szczęśliwe. Mniej szczęśliwe były lata już w kolejnym dworze w Gusinie, gdyż to gospodarstwo, ten folwark w Bronowie splajtował. Mąż poetki był chłopomanem. Bardziej, jak to opowiadają prawnukowie poetki, z którymi współpracuję, bardziej dbał o swoich chłopów, o parobków, prawował się o ich prawa, żeby na przykład uwolnić ich od długiej służby wojskowej, bo państwo wiecie, że w wojsku carskim służyło się 25 lat i przeważnie się nie wracało. W każdym razie majątek w Bronowie splajtował, wyjechali do kolejnego majątku w Gusinie, który też splajtował, była bieda i Maria w 1877 roku postanowiła wyjechać z szóstką dzieci do Warszawy, zostawiając męża na roli. Pierwsze lata spędziła przy ulicy Piekarskiej, gdzie w Warszawie na pamiątkę stoi ten kamień. W trzypokojowym, skromnym mieszkanku. I proszę państwa, o dziwo, nie tylko poradziła sobie jako matka, bo uchroniła swoją szóstkę dzieci od nędzy, ale wykształciła, dwie córki zostały nauczycielkami, jedna córka została aktorką, a synów trzech przysposobiała do praktycznych zajęć, do rolnictwa, mynarstwa. W każdym razie tu wyemigrowała ze wsi poetka, która już miała za sobą pierwszy debiut poetycki, pochwalił ją za to Sienkiewicz i kiedy tutaj przyjechała, zaczęła pisać. Zaczęła pisać najpierw do pism polskich. Warszawa była w niewoli rosyjskiej, ale działała prasa polska i w języku polskim publikowano nawet poezję. I Maria zaczęła publikować. Kiedyś płacono, nam nie płacą dzisiaj, prawda, za poezję. W ogóle nie chcą drukować gazety, a kiedyś w zaborze rosyjskim za każdy wers płacono chyba 3 ruble. W każdym razie zaczęła po prostu zarabiać sama poezją, pisała też nowelę, była w gronie tłumacza Aleksandra Świętowskiego, tutaj widzimy, to jest poseł prawdy, twórca polskiego pozytywizmu, Aleksander Świętowski, który prowadził pismo Prawda. On nie przepadał za poetami, ale Marię Konopnicką oceniał jako najznakomitszą poetkę polską. To jest jego prawda, Liberum Veto, znacie na pewno jego felieton. I widzimy, że publikował wiersze Marii Konopnickiej również. Maria Konopnicka prowadziła przez 2 lata też pismo dla kobiet, Świt, czyli miała etat, miała stałe pieniądze, ale zawsze uważała, że lepiej być wolnym ptakiem, nie mieć etatów, nie być uwięziony, że tak powiem, za biurkiem. I pismo było odważne, bardzo emancypacyjne, bo Maria zawsze walczyła o równouprawnienie kobiet i w związku z tym splajtowało. Nie przyjęło się wówczas, było to jeszcze za wcześnie na walkę o równe prawa dla kobiet. Przypomnę, że kobiety nie miały nawet prawa głosu w wyborach.
W każdym razie współpracowała z Elizą Orzeszkową. Była to jej dozgonna przyjaciółka, właściwie jedyna, którą poznała jeszcze na pensji u sióstr Sakramentek w Warszawie. Eliza Pawłowska, później Orzeszkowa, wielka pisarka, kandydatka do Nagrody Nobla, mieszkała w Grodnie i prowadziły ze sobą panie bardzo obfitą korespondencję, która jest zebrana zresztą w którymś z tomów korespondencji Marii Konopnickiej i się wzajemnie wspierały. W każdym razie Eliza Orzeszkowa śledziła uważnie karierę poetycką i w ogóle twórczą Mani Wasiłowskiej po mężu Konopnickiej i była zachwycona, że przyjechała do stolicy kraju prywislańskiego wtedy. Poetka ze wsi od razu stała się sławna. Sławna dlatego, proszę Państwa, że Maria opowiedziała się przeciwko niedoli ludu, przeciwko niesprawiedliwości społecznej, przeciwko dengrengoladzie społecznej, przeciwko hańbie niewoli. I zyskała tym ogromną popularność, najpierw właśnie w prasie, a później zaczęła wydawać książki. Pierwsza książka ukazała się w Wilnie, bo Eliza Orzeszkowa miała w Wilnie swoje wydawnictwo. Z przeszłości fragmenty dramatyczne. I ta książka właśnie, nie wiem czy pomogła, czy mogę tak powiedzieć, czy raczej zaszkodziła, ale na pewno stała się głośna, dlatego że Maria Konopnicka wystąpiła przeciwko Kościołowi. Maria była gorąco wierzącą w Boga, ale krytykowała dogmaty Kościoła, krytykowała hierarchię Kościoła, rozpustę kleru i ta książka sprawiła, że właśnie zaczęto ją krytykować, nawet obwieszczono, że jest wieszczką poganizmu, ale przez to stała się też głośna, co czasami sprzyja sławie. W związku z tym zaczęła wydawać swoje pierwsze zbiory wierszy w bardzo dobrym wydawnictwie, Gebertan i Wolf, proszę zobaczyć, seria pierwsza, seria druga, seria trzecia. Zaczęła wydawać też swoje nowele. Są to świetne reportaże, beletryzowane trochę, ale świadczące o wielkiej wrażliwości Marii Konopnickiej na krzywdę ludzką i właśnie na niewolę narodową. Nawoływała do jedności narodu i walki o wolny kraj. Właśnie, tu widzicie Państwo jej zbiory nowel. W Warszawie w ciągu 13 lat, bo 13 lat mieszkała, dzieci już wykształciła, usamodzielniły się i wyjechała. Na pamiątkę jej pobytu w Warszawie poza tamtym kamieniem jest pomnik w Ogrodzie Saskim. Brzydki ten pomnik jest, bo ona była wątła, ona była szczupła. Tutaj wygląda jak kobieta taka ze dworu. W każdym razie wyjechała, proszę Państwa, na ostatnie 20 lat życia do Europy. Była, tu jest taka mapka, była w wielu krajach, zwiedziła pół Europy. Żyła ciągle na walizkach, w rozjazdach. Wyjechała z Marią Dulębianką, malarką 19 lat młodszą od niej, której pomagała w podróży, nosiła kufry. Teraz jest dyskusja, czy to były partnerki, czy to były lesbijki. Ja znałam kilkoro, jeszcze niektóre żyją osoby, kilkoro osób z rodziny Konopnickiej opowiadały wszyscy, że Maria Dulębianka była przyjaciółką rodziny, a nie partnerką Marii, że podróżowały, ponieważ pragnęły poznać kulturę europejską, sztukę. Maria znała 6 języków, była tłumaczką, poznawała pisarzy, poznawała działaczy niepodległościowych, poznawała dziennikarzy, prowadziła szeroką korespondencję, co poszerzało jej horyzonty. Pisała, że
Człowiek, który pisze, nie może tak snuć siebie jak pająk. Musi nastrajać duszę jak instrument, jak skrzypce i w związku z tym musi podróżować, musi doznawać nowych wrażeń. I tak podróżowały. Bardzo to trudne warunki, w ubogich izbach mieszkały. Dulębianka malowała, zawsze miała swoją pracownię osobno. Miała też wyłączność na portretowanie Marii. Tutaj widzimy jeden z obrazów, jeden z portretów Marii Konopnickiej w wykonaniu Marii Dulębianki, który znajduje się w muzeum w Żarnowcu. Ale Maria, będąc w rozjazdach w wielu krajach, nigdy nie straciła kontaktu z ojczyzną. Zawsze jej wyczucie, taka nuta serca była z narodem, współpracowała z pismami na ziemiach polskich, szczególnie pod zaborem austriackim, gdzie było najłatwiej z cenzurą, współpracowała z wydawnictwami, drukowała swoje artykuły, brała udział w różnych akcjach społecznych zdalnie albo przyjeżdżała, wydawała też książki. I takim jednym z bliższych jej współpracowników był hrabia Adam Krasiński. Jest to wnuk trzeciego wieszcza Zygmunta Krasińskiego. I tutaj cofnę, on prowadził miesięcznik bardzo prestiżowy, Biblioteka Warszawska. Był od 1901 roku właścicielem tego pisma i bardzo blisko współpracował z Marią Konopnicką. Nazywał ją Hamletem w spódnicy albo Mickiewiczem w spódnicy. I on wiele Marii w życiu pomógł. Widzicie Państwo, może niektórzy z Państwa byli, bo Pinogórze na pewno Romek Mieczkowski, bo współpracuje ze mną, był. W podziemiach kościoła spoczywa trzeci wieszcz, ale tutaj jest też hrabia Adam Krasiński. Żył tylko 39 lat, zmarł w 1909 roku. Był mecenasem kultury, był poetą, wielkim propagatorem twórczości swojego dziadka Zygmunta Krasińskiego. Zapraszam Państwa do Pionogóry, bo wygląda przepięknie. Jest to jedyne muzeum romantyzmu w Polsce. Za tydzień mamy tam jesień poezji. W każdym razie proszę zobaczyć, hrabiego podpis widnieje pod tą odezwą do narodu polskiego o zbiórkę narodową, żeby wydać Marii utwory zebrane na 25-lecie jej pracy literackiej. Przypadało ono w 1902 roku i naród polski, który podarował w 1900 roku dworek Oblęgorek, posiadłość Henrykowi Sienkiewiczowi, w 1903 roku podarował, proszę Państwa, Żarnowiec pod Krosnem. Widzicie, to tak wygląda wtedy dworek, tak witano Marię na stacji kolejowej w Wiedliczu, kiedy ją wprowadzano do tego dworku. Jubileusz 25-lecia świętowano bardzo szeroko, chociaż w zaborze rosyjskim i w zaborze pruskim nie pozwolono, ale w Galicji, czyli w Krakowie, we Lwowie odbyły się niezwykłe uroczystości, noszono wręcz Marię na rękach jako wieszczkę narodową, jako pieśniarkę ludu polskiego. Dzisiaj Żarnowiec wygląda tak i jest to piękne muzeum, autentyczne, bo właśnie na przykład gabinet, wszystko jest autentyczne. W tym gabinecie, przy tym biurku tworzyła Maria Konopnicka. Był to rok 1903, ale ostry klimat jednak nie służył Konopnickiej i jeszcze jesienie i zimy spędzała poza ojczyzną. Jej ulubionym miejscem, bo ona chorowała na zapalenie krtani na serce, była Nica we Francji. Jest nawet w Nicy i tablica pamiątkowa, gdzie zamieszkiwała.
Maria zawsze chciała, ponieważ mieszkała w dworach, tak, była z rodziny inteligenckiej, chciała stworzyć rodzinie takie miejsce, takie gniazdo rodzinne i w tym pomógł jej właśnie hrabia znowu, Adam Krasiński, ponieważ widzicie Państwo syna poetki Jana Konopnickiego, najmłodszego jej syna, którego uważała, że tylko Jan może zapewnić właśnie takie gniazdo rodzinne, bo wyglądał jak szlachcic, był poważny, skromny. Z zawodu był młynarzem i wtedy, kiedy Maria, że tak powiem, doznawała hołdu i czci od całego narodu, nie tylko na ziemiach Polski, ale także wśród Polonii, Jan Konopnicki wprowadzał się do tego dworu w Ciechanowie. To jest dwór Krasińskich i Adam Krasiński wydzierżawił go synowi poetki Janowi. Był to rok 1902. Jan przyjechał już czwórką dzieci z żoną, z Jadwigą Brzozowską i zamieszkał w tym domu przy młynie. To jest zdjęcie, no już ostatnie, w tym domu dożywał swoich ostatnich lat też mąż poetki, Jan Jarosław Konopnicki, tu jest jego akt zgonu, zmarł w lipcu w 1905 roku i ciało jego z Ciechanowa właśnie pojechało koleją do Warszawy i spoczął na cmentarzu Pomorskowskim. Maria była na jego pogrzebie. Jest taki piękny wiersz Kubek. Możecie Państwo sięgnąć, ja nie mam na to czasu, zresztą mam temat inny. Maria też dopomogła synowi Janowi kupić posiadłość. 5 kilometrów od Ciechanowa istnieje wieś Przedwojewo i to jest dwór, który pomogła jemu nabyć, ale pod warunkiem, że będzie pomagał całej rodzinie, że będą razem spędzali święta, będą się wspierać. I na przykład ostatnią Wigilię w 1909 roku Maria spędzała w Nicei, to Jan przysłał jej z Przedwojewa, spod Ciechanowa opłatek i gałązkę świerku. A rodzina cała tutaj, Marii, dzieci, spędzały święta Przedwojewo. Niestety dzisiaj dwór wygląda tak. My jako poeci, jako literaci toczymy akcję, żeby tam utworzyć jakąś izbę pamięci, dom pracy twórczej. Tak wygląda dwór w Przedwojewie dzisiaj, ale został ostatnio kupiony przez prywatną osobę. Więc może doczekamy. Chcę pokazać jeszcze Państwu rzekę, nad którą stał młyn w Ciechanowie. To miejsce jest bardzo ważne, dlatego że tylko po Janie Maria doczekała wnucząt. Miała 6 dzieci, ale wnuków doczekała tylko po Janie. W sumie miała tych wnuków 6, dlatego że po śmierci pierwszej żony Jan się ożenił z drugą, Jadwigą z Rajkowskich, i miał z nią 2 córki. Także Maria miała tylko po Janie, następne pokolenie właśnie 6 wnucząt. I tutaj stał młyn nad tą rzeką po lewej stronie, a gdzie jest dzisiaj park, rozciągały się szuwary, łąki. Tu Maria chodziła z wnukami na spacery, tu pisała im bajki, wierszyki, zrywała kwiaty. Oj, coś się odwróciło. Tu jest pomnik w parku, bo to jest park Marii Konopnickiej. Ciechanów pamięta, bo ja jestem z Ciechanowa, mieszkam teraz w Ciechanowie właśnie i pamiętam swój pierwszy spacer, patrzę, pomnik stoi Marii Konopnickiej, park jej imienia. Tak miasto dba o pomnik w czasie wszystkich świętych. My mamy zawsze urodziny pod pomnikiem Marii Konopnickiej 23 maja, recytujemy wiersze. Ja tu pokazuję nawet w czasie pandemii pod okiem kamer recytowaliśmy w maskach.
Maria jest patronką kultury w Ciechanowie, ponieważ przyczyniła się do otwarcia Domu Ludowego. Był to oddział Towarzystwa Kultury Polskiej, taki zaczątek Domu Kultury. Tutaj otwarcie Domu Ludowego w Ciechanowie 1 września 1907 rok. Poetka nie mogła przyjechać, ale napisała na tę okoliczność wiersz. Na otwarcie Domu Ludowego w Ciechanowie. Ten wiersz też Państwo znajdą w wielu antologiach. A dla Ciechanowa to było ważne, że się ukazał wówczas w Kurierze Lwowskim. Mamy dwa muzea. W muzeach są ślady korespondencji. Już nie będę o tym szerzej mówić. Jak przyjeżdżała poetka, współpracowała z polskopozytywistami. Tu jest Franciszek Rajkowski, taki ciechanowski judym, który stworzył gwardię pozytywistów wokół siebie i bardzo wspierali kulturę, naukę, byli mecenasami gospodarczymi i w jego gwardii był też Jan Konopnicki, który zapisał się piękną kartą w historii Ciechanowa, bo wyjechał dopiero w 1921 roku. To są listy, które do Aleksandra Świętochowskiego Maria Konopnicka pisała, bo chcę powiedzieć, że w tym dworze z drugiej strony Ciechanowa, z jednej strony mamy Opinogórę, Muzeum Romantyzmu, a z drugiej strony Muzeum Pozytywizmu. I tutaj swoje 30 prawie lat spędzał ostatnie 30 lat Aleksander Świętochowski i Maria Konopnicka współpracowała z INAP-iem w Warszawie, a później właśnie tutaj, kiedy przyjeżdżała do Ciechanowa, odwiedzali się, podobnie jak z Adamem Krasińskim, przyjeżdżał też do ich dworu w przedwojewie Henryk Sienkiewicz i inni pisarze. Tutaj widzimy nawet wiersz, rękopis wiersza Marii Konopnickiej dedykowany Aleksandrowi Świętochowskiemu. Tu mamy popiesie, jest świetne muzeum. O właśnie, tu w Gołoczyźnie, bo to jest Muzeum Pozytywizmu w Gołoczyźnie, jest prapremiera mojej sztuki Maria Konopnicka, czarodziejka osobliwa w wykonaniu zespołu teatralnego z byłego gimnazjum imienia Marii Konopnickiej w Ciechanowie. My w Gołoczyźnie mamy Wiosny Literatury jako ludzie pióra, zawsze w czerwcu. Świętochowski jest pochowany, czyli mamy i hrabiego Adama Krasińskiego grób i Aleksandra Świętochowskiego, także zapraszam na ziemię ciechanowską. W Ciechanowie z kolei jedynym śladem, poza pomnikiem, jest dawne biuro młyna. I w 2010 roku, w stulecie śmierci Marii Konopnickiej, w stulecie jej roty, myśmy jako pisarze, czyli Związek Literatów na Mazowszu i Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, odsłoniliśmy na tym budynku pamiątkową tablicę. Był wtedy jeszcze prawnuk Jan Bielecki, on po drugiej żonie, po Jadwidze Rajkowskiej, czyli po prostu był wnukiem Jana Konopnickiego, a prawnukiem poetki. Ja tutaj jestem z Janem, współpracowałam z nim, pisząc książkę Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska. Jesteśmy na jednej z konferencji. A to jest ostatnie zdjęcie z 15 września. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej zorganizowało ciekawą konferencję. W środku widzicie Państwo inną prawnuczkę z Łodzi, Helenę Mądrzejewską z Łodzi. Ona była z kolei po pierwszej żonie Jana. W każdym razie to są organizatorzy tej konferencji w parku imienia Marii Konopnickiej przy jej pomniku. Proszę Państwa, ona przyjeżdżała właśnie do Jana w czasie swoich 20-letnich rozjazdów, ale jak już wspomniałam, wydawała książki. Chcę pokazać Państwu kilka książek dla dzieci, bo na książkach dla dzieci poetka wychowała całe pokolenia, prawda? Widzimy o Janku Wędrowniczku, historia o krasnoludkach i o sierotce Marysi, czy na jagody. Książki dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej cieszyły się ogromną popularnością. Stwierdzono, że były przekładane na 30 języków, nawet w Chinach i Japonii. Była tak popularna, że była fenomenem PR-u, byśmy dzisiaj
nazwali. Niezwykle odważna. Proszę odczytać, jest z zagranicy, wydawała przez dobre wydawnictwa w Krakowie, w Lwowie, w Warszawie. I swoje tomiki z nową wersyfikacją, z nowymi doznaniami artystycznymi. Śpiewa, śpiewniki wydawała. To jest szerszy temat o samej twórczości, tak? Marii Konopnickiej. Ja nie chcę się rozwodzić, ale tylko Państwu pokazuję, jak dużo pracowała Konopnicka i cały czas ze wzrokiem utkwionym w Polskę, w swój naród, który ukochała. To była jej idea, która pomogła jej przeżyć nędzę. Z mężem nigdy nie wzięła rozwodu, ale też nie była razem. Uczestniczyła poetka w wielu akcjach. Tutaj widzicie Państwo szkołę we Wrześni, tak? I szczególnie w tych akcjach społecznych, narodowo-wyzwoleńczych, Maria Konopnicka współpracowała z Polonią. Ja chcę parę zdań przeczytać, czy ja jeszcze mam czas? Jeszcze mam. Właśnie o Wrześni, bo to była niezwykła akcja rozpętana przez poetkę. W każdym miejscu, dokąd poetka zawitała, tych miejscowości w Europie było ponad 100. Starała się nawiązać kontakt z mieszkającymi tam emigrantami polskimi. I ostatnie 20 lat życia to był szczególnie intensywny czas działalności społeczno-narodowej poetki, w czym wspierała ją Polonia. Najsłynniejszą międzynarodową akcją poetki była tak zwana Sprawa Wrzesińska. Mimo iż jesienią 1901 roku przebywała z Marią Dulębianką we Florencji, to energicznie, z niezwykłym zapałem i płomienną energią włączyła się w obronę katowanych polskich dzieci katolickiej szkoły ludowej we Wrześni. Odmówiły one wówczas nauczania religii w języku niemieckim, za co zostały srogo ukarane chłostą i zamknięciem w szkole 20 maja 1901 roku. Jedno dziecko zmarło. Uczestnicząc w żarliwym oporze wobec pruskich gwałtów, poetka pisała osobiście w różnych językach i sama wysyłała za swój grosz ubogi apele, odezwy i egzaltowane orędzia, nie tylko w swoim, ale i w imieniu Kongresu Kobiet Polskich, który został specjalnie zwołany 1 grudnia 1901 roku we Lwowie. Prosiła o wsparcie wiele cudzoziemskich osobistości, apelując szczególnie do kobiet z wielu krajów, do pisarek, dziennikarek, księżnych, hrabin, nawet do samej cesarzowej niemieckiej. Zbierała listy z podpisami pod protestami, wysyłała je do gazet z prośbą o ich rozpowszechnianie. Zorganizowała niezwykle sprawnie, kontrolując uważnie przebieg, międzynarodową akcję kobiet i matek polskich uciemiężonej ojczyzny. Nie chciała żadnych patronatów, nawet Muzeum Polskiego w Rapperswilu, przeciwko barbarzyństwu rządzonej przez dynastię Hohenzollernów Rzeszy Niemieckiej i związanemu z tą sprawą skandalicznemu procesowi gnieźnińskiemu. Wyrokiem sądu niemieckiego 25 osób skazano wtedy na kilkumiesięczny areszt lub kilkuletnie więzienie. Tu zobaczcie Państwo historyczne zdjęcie tych dzieci, które nie chciały pacierza po niemiecku odmawiać, tak? A tutaj ukaranie. Ukarano 25 osób. Aresztem albo kilkumiesięcznym, albo kilkuletnim. Poetka zmobilizowała opinię publiczną nie tylko we wszystkich dzielnicach polskich będących pod zaborami Trzech Potyk, ale też we Włoszech, Francji, Belgii, Szwajcarii, Czechach czy Anglii. W Italii powstały nawet komitety pro Polonia. W wielu europejskich miastach odbyły się wiece oburzenia przeciw bezprawiu, protesty kobiet wszelkich stanów i pozycji przeciwko okrucieństwu wobec polskich dzieci. Podejmowano uchwały, pisano płomienne odezwy do cywilizowanego świata przeciwko odwiecznym gnębicielom Polaków.
ulotkę konopnicką, Appello delle donne polacche, przedrukowały poważne pisma europejskie w prasie na zachodzie. Pojawiły się w latach 1901-2 liczne propolskie komentarze, wyrazy sympatii, wołania o sprawiedliwość przeciwko okrutnym czynom Prusaków i prześladowaniu dzieci polskich w okupowanej Wielkopolsce. Aktów wsparcia było bardzo dużo, nie chcę tutaj czytać, chcę tylko powiedzieć, że doniosłość sprawy wrzesińskiej dotarła też za ocean, choć dość późno, dopiero kiedy gazety Starego Kraju dotarły do Ameryki. W Stanach Zjednoczonych ukazało się szereg artykułów. Na początku 1902 roku odbyły się liczne wiece. Na przykład w pochodzie Detroit w połowie lutego 1902 roku udział wzięło około 10 tysięcy osób. Wielki rozgłos zyskał jej też wiersz o wrześni, znany jako Prusak męczy polskie dzieci. Wiersz ten drukowano w wielu pismach, na przykład w Wielkopolaninie w Pittsburghu, w Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych. Dotarł on jednak do władz pruskich, które wykupiły cały nakład, a poetkę uznały za wroga państwa i ludności pruskiej, zakazując jej wstępu do Prus. Była osobą non grata. Ja przypomnę chociaż ze dwie zwrotki tego wiersza, bo on robi ogromną karierę. O wrześni. Tam od Gniezna i od Warty biją głosy, w świat otwarty, biją głosy, ziemia jęczy. Prusak dzieci polskie męczy, za ten pacierz własnej mowie, co ją zdali nam ojcowie, co go nas uczyły dziadki. Prusak męczy polskie dziadki. Przekładany na wiele języków. I naprawdę zrobił całą międzynarodową akcję. Proszę Państwa, cała ta zainicjowana przez Konopnicką i skutecznie rozegrana światowa akcja propagandowa budzenia sumienia narodu nie spowodowała, co prawda, mniejszego ucisku na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Dzieci nadal musiały uczyć się religii w języku niemieckim, ale brutalne prześladowania we wrześniu przez pruski rząd spowodowały, że polski opór przeciwko germanizacji jeszcze się wzmocnił. Polacy zjednoczyli się nie tylko we wszystkich zaborach, ale i na wychodźstwie. Wzrosło głębokie poczucie świadomości, jedności narodowej, wzmocnił patriotyzm, odrodziły się więzi społeczne. Udział zagranicy zachęcił Polaków z kraju do dalszego prowadzenia walki o polską szkołę, która wkrótce rozszerzyła się nie tylko na całe Królestwo Poznańskie, ale przeniosła się do zaboru rosyjskiego na Podlasiu i Polesiu. Młodzież też rozpoczęła protesty, domagając się praw do języka polskiego. Wszystko to, proszę Państwa, znamionowało nadchodzące wielkie przeobrażenia społeczne. Było prologiem walk narodowo-wyzwoleńczych Polaków. Dla emigracji polskiej akcja wrzesińska miała duże znaczenie. Maria Konopnicka stała się spoiwem łączącym wychodźstwo w jeden naród polski. Maria Konopnicka współpracowała z wychodźstwem polskim, głównie na Starym Kontynencie. Nie będę tutaj czytała, bo mój czas się kończy. Uczestniczyła osobiście lub twórczo, tak, pisząc listy, odezwy, wiersze w wielu uroczystościach, akcjach, ale też współpracowała z Polonią ze Stanów Zjednoczonych, a szczególnie ze Związkiem Polek za granicą. Znaczy ze Związkiem Polek w Ameryce, któremu poetka zawdzięcza kult wśród niezbyt odczytanej Polonii amerykańskiej. Ten powstały w Chicago w maju 1898 roku związek od początku interesował się twórczością genialnej Polki. W jubiluszowym roku 1902 z okazji 25-lecia pracy twórczej Konopnickiej, kiedy Polacy na całym świecie składali jej hołd, odbyły się obchody i w Chicago oraz w innych osiedlach Polonii amerykańskiej. Zarząd Polski, zarząd Związku Polek wystosował list z życzeniami, już nie będę tego listu czytała, jest naprawdę piękny. Maria Konopnicka została też, trzeba powiedzieć, aha, tutaj widzicie Państwo pomnik we wrześniu, tu jest Konopnicka Szczupła na pamiątkę jej akcji. Tam jest Muzeum Wrzesińskie.
Maria Konopnicka została już pierwszą członkinią honorową Związku Polek w Ameryce. Tytuł jej nadano w jubiliuszowym 1903 roku. Na Sejmie IV Związku, który przesłał też poetce do rozporządzenia, proszę Państwa, 3755 rubli dla potrzebujących w Warszawie. Z sumy tej Konopnicka przekazała 1500 rubli dla dotkniętych niedolą i głodem rodzin robotniczych oraz 755 rubli na rzecz dzieci więźniów politycznych. Co jeszcze ważne, że staraniem Związku Polek w Ameryce wydano w 1945 roku w Pittsburghu zbiór nowel i obrazków Marii Konopnickiej z autografem poetki. Zbiór ten stanowił lekturę żołnierzy polskich na ojczyźnie w czasie, kiedy książka polska była rzadkością wobec nieludzkiego niszczenia wszystkiego, co polskie. Związek Polek w Ameryce wydał i później więcej książek, świętował wiele jubileuszy, rocznic, odbywały się akademie. Poetka napisała nawet dla Związku Polek w Ameryce wiersz. To jest ciekawa sprawa, że na apel Konopnickiej członkinie Związku Polek w Ameryce wspierały ojczyznę w niewoli. Na przykład długo zbierały pieniądze na podkajdaniki dla skazanych na katorgę polskich więźniów politycznych. Podkajdaniki to są takie rzemienne pasy, skórzane płaty pod obręcze kajdan przynoszące ulgę zakutych w nie Polaków połączonych ciężkimi łańcuchami pędzonych na Sybir. Czasem były takie rany, że do kości, tak? Więc Polki z Ameryki zbierały pieniądze na podkajdaniki. Myślę, że mało kto o tym wie. Konopnicka też współpracowała żywo ze Związkiem Narodowym Polskim w Waszyngtonie. Też była członkinią honorową od 1907 roku. Sama czuła się emigrantką i rozumiała doskonale tułacz los. Niedolę tułactwa zawarła w licznych utworach, jak choćby cykl Za oceanem. W wierszu Jedność tułaczy, w którym nawoływała rodaków do jedności i zachowania wierności Polsce. Dwie zwrotki przeczytam. Razem, o bracia, to życia jest hasło. Razem, by imię ojczyzny nie zgasło. Razem. Niech serca uderzą radośnie dla nowej Polski, co tutaj z nas rośnie. Oto już dom nasz jest w duchu poczęty. Oto już stoją jego fundamenty. Do pracy niechaj każdy nosi cegły. Na gmach ojczyzny jeden niepodległy. Znamienna jest jej też epopeja Pan Balcer w Brazylii. Pisała go na Zachodzie w latach 1891-1909, publikując najpierw fragmenty w wielu pismach w kraju, a w całości został wydany w 1910 roku. Poetka przeciwstawia się w nim nowemu złu masowej emigracji zarobkowej, polskiego chłopstwa za ocean i katorżniczej pracy w dzikich puszczach Brazylii. Jeden z synów z pierwszej grupy emigrantów z kongresówki, Jan Kazimierz Domański w São Mateo w Paranie mówił: nigdy nie będzie w Brazylii, nigdy nie będąc w Brazylii, nie łamiąc z nami gorzkiego wygnańczego chleba, zdołała tak głęboko sięgnąć wzrokiem swego ducha, w tak realny i mistrzowski sposób odmalować tutejszą przyrodę i przesmutne warunki wychodźców Polski, że tak serdecznie ukochała biedny lud polski w jego wygnańczej i sierocej doli. Winniśmy jej, Marii Konopnickiej, najwyższą cześć i miłość stokrotną. Głośną akcją na dwa lata przed śmiercią Konopnickiej w 1908 roku był też protest Marii Konopnickiej przeciwko rugowaniu Polaków z ziemi w Wielkopolsce. Napisała też deklarację wzywającą do wojny narodowej przeciw pruskiemu bezprawiu. W każdym razie tutaj też otrzymała wielkie wsparcie Polonii. Napisała nawet do samego premiera i kanclerza Rzeszy Bernarda Bulowa w tejże sprawie. Wytykała niedołęstwo i bierność wszędzie, a także naszym posłom wielkopolskim,
bo mieliśmy Polaków w Sejmie, tak, pruskim. I napisała taki wiersz, myślę, że takiego wiersza nikt by dzisiaj z nas poetów nie skierował. Posłom wielkopolskim, a my myśleli, że tam staniecie w królewskich ziemic swoich majestacie, że wy prastare wiec, piastowek miecie, grom w piersiach macie, a zaś na piersiach ryngraw szczur złoty, lechickiej dumy i lechickiej cnoty. A my myśleli, że tam staniecie w pożarach czucia i tryskanie ducha, że głos was zabrzmi na całe stulecie, które was słucha. Że wśród tej pełnej krzywd i gwałtów sali płomi wam buchnie serc i strop zapali. A my myśleli, że wasze prawice stęże jakimś wiekopomnym gestem, że twarz ciśniecie wrogom rękawice wołając jestem. Że tej obelgi żaden z was nie strzyma i sam nadal siebie urośnie olbrzyma. A my myśleli, że rzucił tam wami duch, jak piorunem krzyżackie te głowy, że nikt z was ucha polskiego nie splami końcem tej mowy, że się krwią własno wpierw każdy zachłyśnie, niż gwałt pieczęcią milczenia przyciśnie. A my myśleli, to jest tylko fragment wiersza. Kiedy posłowie zaprotestowali, tłumaczyła im, że jest już starym przywilejem poetów gryźć sercem, które samo boleje. I protestując dalej, napisała rotę. Swój manifest polityczny, pobudkę wojenną, która wzywała nie tylko Wielkopolan, ale rodaków ze wszystkich dzielnic Polski do zjednoczenia się przeciwko krzyżackiej zawierusze. Rota jest symbolem patriotycznych treści poezji Marii Konopnickiej. Napisała ją w 1908 roku, ale spopularyzowana ona została jako pieśń z muzyką Feliksa Nowowiejskiego, nazwana drugim hymnem narodowym. Rota została odśpiewana po raz pierwszy podczas uroczystości 500-lecia Wiktorii Grunwaldzkiej. Proszę zobaczyć tutaj. Wtedy Ignacy Jan Paderewski podarował 15 lipca 1910 rok, podarował pomnik Grunwaldzki w 500-lecie zwycięstwa bitwy pod Grunwaldem. I wtedy miał pierwsze polityczne, płomienne przemówienie. I obok tego płomiennego przemówienia Paderewskiego głównym punktem tych obchodów, a przybyli Polacy ze wszystkich zaborów, także z zagranicy, była proklamacja, czyli pierwsze odśpiewanie roty na 600 głosów, wybranych 6000 głosów w 3 zaborów pod dyrekcją Feliksa Nowowiejskiego. To są historyczne zdjęcia. Maria już wtedy była chora, tylko napisała depeszę, że ciężko chora i przejęta najgłębszym żalem, że w wielkim święcie Grunwaldy nie mogłem wziąć osobiście udziału. Całą duszą jestem wśród was i razem z wami, pełna otuchy, patrzę w jasną przyszłość naszą. Wierzyła, proszę państwa, zawsze, że Polska zmartwychwstanie. Rota okazała się prorocza. Rotą Marii Konopnickiej zmartwychwstała Polska, napisał w 1918 roku Kazimierz Przernat-Edmajer. Dzisiaj, jak państwo wiecie, ma wiele przeróbek, w świątyniach śpiewamy najczęściej wersję katolicką, ale ta pieśń o wierności swojej ziemi i narodowi jest wciąż aktualna. Maria Konopnicka umarła 3 miesiące później, po śpiewaniu roty, 8 października 1910 roku w Lwowie. Jej pogrzeb zamienił się w manifestację polskości. Po jej śmierci zapanowała spontaniczna żałoba narodowa. Miasto okryło się kirem. Czasopisma polskie na całych ziemiach Polski miały czarne obudki. Na pogrzeb, na koszt miasta Lwowa, 11 października ustała praca w zakładach i szkołach. Na cmentarz Łyczakowski odprowadzał pisarkę ponad 50-tysięczny tłum z delegacjami Polaków ze wszystkich 3 zaborów. Żegnały ją uczelnie lwowskie i władze, pisarze, działacze społeczni, chłopi, rzemieślnicy, robotnicy. Nad grobem przemawiali m.in. literaci, w tym Jan Kasprowicz, posłowie, nauczyciele, młodzież. Także Polonia
Paryżu, Berlinie, Pradze, w Skandynawii, Włoszech i Ameryce z szacunkiem uczciła pamięć wybitnej, odważnej, społecznie zaangażowanej, patriotycznej poetki. Chcę dodać, że ten pomnik ufundował Związek Polaków w Ameryce. W 1935 roku jeszcze przeprowadził rewitalizację tego pomnika i przekazał ten pomnik pod opiekę miasta Lwowa. Na zakończenie jeszcze kilka zdań. Na pewno Maria Konopnicka była ceniona jako pisarka i działaczka społeczno-narodowa w środowiskach polonijnych na obydwu kontynentach. Swoimi utworami, działalnością, miłością do ojczyzny i patriotyzmem zarażała innych. Krzepiła serca, umacniała ducha polskości, przyczyniając się do większej świadomości narodowej i umiłowania kraju ojczystego. Dodawała też sił w odzyskanie przez Polskę niepodległości, na czym emigrantom bardzo zależało i w czym niezwykle dopomogła emigracja polska, szczególnie za oceanu. Dziękowano jej powszechnie, z wyrazami hołdu czci za te pieśni krzepiące ducha, budzące do wiary w lepszą przyszłość i podnoszące serca na cześć i sławę polskiego narodu naszego. Cel jej twórczości, w tym roty hymnu grunwaldzkiego został osiągnięty, choć jego autorka nie doczekała Polski niepodległej. Dziękuję bardzo.